Witam was bardzo serdecznie na kolejnych warsztatach biblijnych. Poruszamy bardzo ważne, fundamentalne dla chrześcijaństwa, a zatem dla Polski tematy. Stąd jest wiele kontrowersji i dyskusji w tych tematach. Ze mną jest zarówno młodsze, jak i starsze pokolenie, czyli tak mniej więcej od 19 do 84. A ja gdzieś po środku się mieszczę, także mamy tutaj fajne, wesołe grono. Dzisiaj mam nadzieję, że trochę więcej będzie okazji, żebyście wy też coś powiedzieli w tym temacie, bo jest to kontynuacja tematu. Mówiliśmy tydzień temu, czy można utracić zbawienie z łaski, bo rzeczywiście takie poglądy nie tylko wśród katolików, ale wśród kościołów, które się mienią chrześcijańskimi, protestanckich, jest dość dużo tego. Ale na początek chciałem przypomnieć smutną dla mnie rzecz, bo się pomyliłem w ocenie jednego z pastorów. No, zwykle jak już komuś dołożę, to dlatego, że mu się należy i robię to mając poczucie dobrze spełnionego obowiązku, bo takie jest zadanie pastorów, że mają szczekać jak psy pasterskie i ostrzegać innych, ostrzegać stado, kiedy zbliżają się wilki, a szczególnie kiedy zbliżają się wilki w owczej skórze, czyli jeśli ktoś udaje nauczyciela chrześcijańskiego, pastora czy osobę duchowną, a w rzeczywistości zwodzi, odciąga ludzi od Chrystusa. Wtedy trzeba naprawdę głośno krzyczeć, absolutnie nie można się tu zasłaniać jakąś tak zwaną, jak to się mówi, zawodowa jest tak taka solidarność, czy bardziej zmowa, nie? Że są takie zawody, że na przykład lekarz rzadko kiedy powie coś na innego lekarza złego. Widzi, że on tam gościa do grobu, że tak powiem, wpuścił, albo prawie, że wpuścił, no ale nic nie powie, bo solidarność zawodowa, nie? Podobnie jest tam, powiedzmy, wśród polityków niektórych, tej samej opcji przynajmniej, no bo tak nawzajem, no to się niekiedy trochę tam, no, prawdziwie pooceniają wśród prawników, tak jest wśród pastorów, absolutnie nie może być, byłoby to, no jest tak niestety wśród księży i biskupów katolickich i stąd mamy afery pedofilskie, które no bulwersują cały świat, już nie tylko polskie, bo właśnie tam panuje taka korporacyjna zmowa milczenia, taka źle pojęta solidarność zawodowa. Ja absolutnie nigdy się nie zgodzę na to, żeby w jakiś sposób taryfę ulgową dla jakiegokolwiek pastora mieć. Tutaj wręcz przeciwnie, od pastorów należy więcej wymagać, czyli jeśli któryś się źle prowadzi albo zwodzi ludzi fałszywą nauką, no to powinien być jeszcze surowiej napiętnowany za to z powodu tego, że jest pastorem, a nie traktowany w jakiś sposób ulgowo, ale przy tym można się pomylić. No i mi się tak zdarzyło. Otóż łącząc tam pastorów w grupy, no bo wiecie, no pastorzy jedni się tam lubią, drudzy mniej lubią, jedni współpracują, drudzy nie współpracują. I w stosunku do jednego z pastorów, mówiłem o tym więcej na kazaniu niedzielnym, żeby już szybko po piątkowych warsztatach naprawić to, co nieumyślnie, ale jednak zrobiłem w stosunku do pastora Kurylasa, no to już go tam przepraszałem dość obszernie, może to sobie zobaczyć na nauczaniu z ostatniej niedzieli. Jaki to tam tytuł tego nauczania jest? Żeby ktoś mógł sobie znaleźć. Dla Jezusa poza obóz. Tam pierwsza część to jest moje wyznanie grzechów i przeproszenie pastora Kurylasa już wcześniej, najpierw drogą tam powiedzmy tą tekstową, a też później rozmawiałem z pastorem Kurylasem już po tym przeproszeniu go publicznym w niedzielę przed kazaniem właściwym. Powiedział mi, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, nawet tam parę komplementów mi napisał, ale to nie ma znaczenia, także zapewniam was, że tu między nami wszystko jest w tym obszarze w porządku. Ja jeszcze raz mówię, że podałem nieprawdziwą informację, że pastor Kurylas głosi utracalność zbawienia, bo właśnie nie głosi utracalności i mówi, że człowiek zbawiony nie może utracić zbawienia i też za to jest szykanowany przez innych pastorów. Tym bardziej było mi przykro, że postawiłem go w złym świetle. Także to
już no, naprostowałem i jeszcze raz prostuję. Oczywiście my mamy taką troszeczkę tendencję, mówię o Polakach, takiego rozciągania ponad miarę pewnych twierdzeń czy autorytetów. Inaczej mówiąc, kiedy ja na przykład jakiegoś pastora pochwalę za to, że się właściwie zachował, powiedzmy, w jakimś obszarze politycznym, no to część naszych słuchaczy uważa, że ja tego pastora pochwalam we wszystkim, co robi i we wszystkim, czego naucza. No nie, no pochwaliłem za to, no i za to go dalej mogę chwalić, ale w innych obszarach to już niekoniecznie, nie? Niektórzy tak odbierają, że jak ja wymienię jakiegoś pastora pozytywnie, no to już mi się wszystko podoba, co on robi i czego on naucza. Nie, tak nie jest. Nie znam po pierwsze pełnej jakiejś zakresu nauczania i poglądów tych innych pastorów. Jeśli się o czymś dowiem i to jest coś dobrego, no to chwalę. Jeśli się o czymś dowiem i to jest coś złego, no to ganie. A jeśli się to pomylę, to staram się to naprawić i przeprosić. To też nie chcę, żeby jak słyszycie, że przepraszam pastora Kurylasa, żebyście pomyśleli, że wszystko, co on robi, czy mówi, to ja pochwalam, bo po prostu nie znam tego. Nie? To już sami musicie oceniać, weryfikować i wyrabiać sobie własną opinię. To tyle, jeśli chodzi o tę no, bardzo przykrą dla mnie pomyłkę w ocenie pastora Kurylasa. Dla niego też wiem, że być może część osób miało tutaj jakiś zamęt, czy pytania, czy no, jakiś kłopot z tym, dlatego i na większej oglądalności w niedzielę to prostowałem już i tym niniejszym też prostuję. Ale wracamy do naszego tematu, bo tak jak zaznaczyliśmy, w części środowisk protestanckich przyjmuje się taką zasadę, że to pytanie o tym, czy człowiek zbawiony będzie zbawiony, to jest trochę głupie pytanie z punktu widzenia logiki, no bo jak jest pytanie, czy będzie, to znaczy, że jeszcze nie jest, nie? Bo, ale wiecie, no, o logice to jeszcze tu troszeczkę sobie porozmawiamy, bo akurat po lewicy mam dwóch doktorów, nie? Doktora matematyki, doktora chemii, także tu logika nie jest obca. Po prawej stronie mam kobiety. Niektórzy myślą, że to znaczy, że logika jest im obca. O, mylicie się i to sromotnie. Także logiką jestem porządnie obstawiony. Ale rzeczywiście w niektórych kościołach protestanckich w ogóle nie dyskutuje się na ten temat, starając się sprawę zamieść pod dywan, mówiąc, że dyskusja na ten temat w jakiś sposób może poróżnić czy podzielić członków zboru, członków kościoła. No, a powinniśmy żyć w jedności, no to nie rozmawiajmy o tej fundamentalnej sprawie, czy znajdziemy się w końcu w niebie, czy też nie jest to pewne, nie? No bo jeśli można utracić zbawienie, no to nikt z nas nie może powiedzieć, że znajdzie się w niebie. Ciągle jest to niewiadoma jakaś loteria, zależne. Jedni powiedzą, że od naszego wytrwania, inni czy zachowamy wiarę, inni czy się nie wyprzemy Jezusa, jeszcze inni czy nie olejemy Jezusa, bo już takie też komentarze czytałem, nie wiem, co to znaczy dokładnie, jak to oni tam sobie definiują, znaczy jak to zrobić mają, ale to pokazuje pewien koloryt życia zborowego. Ja chciałem pokazać, że takie podejście jest absolutnie naganne, że nie można uciekać od odpowiedzi na to pytanie i pokażę wam na to liczne, mam nadzieję, wystarczające dla was dowody. Zacznę od listu apostoła Pawła do Tymoteusza. To jest pierwszy list, pierwszy rozdział, wersety od 9 do 11. Możemy sobie tę długą listę grzechów, że tak powiem, opuścić, możecie ją sobie doczytać. Apostoł Paweł mówi, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, czyli przykazania, inaczej mówiąc, one dla człowieka już usprawiedliwionego przed Bogiem, one mu nie dają pomocy, ale zostały ustanowione dla tych, którzy żyją w grzechu, żeby im wykazać grzeszność. To apostoł Paweł mówi także w innych miejscach, pokazując, że zakon, czyli przykazania, zostały nam dane jako przewodnik do
Chrystusa. A kiedy już dojdziemy do Chrystusa, no to już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Tu mówi podobną myśl i wymienia te wszystkie grzechy, 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 aż w 10 wersecie, tu ostatnie te grzechy dla kłamców, dla krzywoprzysięców i podsumowuje i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. Tutaj pojawia się takie, no, już poważne uogólnienie, no jest wszystko i zdrowa nauka, nie? I zaraz dalej, zobaczcie, 11 werset, tu chodzi mi o to przejście, wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, czy ta zdrowa nauka nie jest na jakiś wybrany temat, nie? No bo ktoś myślał, że to jest na tam zdrowa nauka na temat małżeństwa, no i tutaj może ten czynnik, który się pojawia w 11 wersecie, jest istotny. Nie, tu jest, najpierw wszystkie grzechy są wymienione dość plastycznie i licznie, a potem jest to jeszcze podsumowane wszystko i ta zdrowa nauka, no to jest, z jednej strony mamy to chore postępowanie człowieka, a z drugiej strony jest zdrowa nauka, nie? Czyli to jest ta cała nauka chrześcijańska, która, że tak powiem, no, walczy z ciałem, z tym, co w nas jest złego, nie? I teraz pokazana zaraz w 11 wersecie jest jakieś kryterium zgodności. Zobaczcie. Dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. To mi powierzona będzie się jeszcze pojawiało w innych naszych fragmentach. Apostoł Paweł przedstawia siebie jako tego, można powiedzieć, depozytariusza Ewangelii objawionej przez Boga i przedstawia, że każda nauka chrześcijańska, którą można nazwać zdrową, musi być zgodna z Ewangelią, którą on głosi. Nie? Zobaczcie, to jest jakiś taki wstępny sprawdzian tego, czy mamy do czynienia ze zdrową nauką. Inaczej mówiąc, przychodzi ktoś do ciebie, nie? No i mówi tam, zobacz, jaki fajny nowy nauczyciel, znalazłem go na kanale takim i śmakim. Albo książka, albo artykuł, albo coś tam jeszcze. Albo mówi, widzenie miałem i wyszło mu, że tak i tak, Bóg mówi, jest tak i tak, nie? No i teraz ty, no nie wiesz, czy to jest fajne, czy niefajne, dobre, czy niedobre, nie? I Bóg od razu, na początku, nawet dla mało wtajemniczonych chrześcijan, dla stosunkowo mało, jakby to powiedzieć, znających Biblię. Chrześcijanin to ten, który zna Ewangelię. No i teraz przychodzi do niego jakaś inna nauka, nie? On teraz nie wie jeszcze, nie zna na tyle Biblii. No ale już zobaczcie, Bóg daje w nasze ręce próbnik, nie? To taki alkomat. Czy to jest piwo? Czy to jest wino? Czy też coś mocniejszego, nie? Od razu możemy taki próbnik mieć, amperomierz, woltomierz, co chcecie, żeby odpowiedzieć sobie tak, nie, jeszcze możemy dalej sprawdzać, nie? Ale jeśli byśmy zobaczyli, że ta nauka, która do nas przychodzi, nie jest zgodna z Ewangelią, którą głosił apostoł Paweł, to już wiemy, że to nie jest zdrowa nauka. Nie musimy znać innych kryteriów. Jeśli ta nauka gdzieś, czy ten nauczyciel, który nam te swoje poglądy głosi, powie, że no, fundamentem jego przekonań dotyczących zbawienia jest inna Ewangelia niż to, co głosi apostoł Paweł, no to wiemy, że on się opiera na fałszywych fundamentach. Cały przekaz jakiś, jeśli w nim znajdziecie jakieś powątpiewanie co do Ewangelii, którą dał apostoł Paweł, no to już możecie wiedzieć, że to jest nauka niezdrowa, czyli chora, no fałszywa, no to już jakaś tam ona jest, ale nie jest zdrowa, czyli chrześcijanin nie powinien się nią karmić. No, ktoś powie, że może w jakiś sposób, no, zbyt tak nadużywam ten fragment, czy on tylko tu się przedstawia, ta zgodność z Ewangelią i może to jest jakieś takie złe odczytanie tego wersetu, no to dobrze, no, przyjmuję to wyzwanie, spróbujmy przejść się do innych miejsc.
końcówka, tym razem listu do Galacjan, 15 i 16 werset 6 rozdziału. To już jest samo pożegnanie praktycznie, podsumowanie. Będziemy jeszcze do tego listu wracać. Tu apostoł Paweł, można powiedzieć, potyka się, bije się, szermuje argumentami i stara się uratować chrześcijan w Galacji. To są ludzie, którym on głosił Ewangelię, a potem, kiedy on odszedł, nie, tam powstały te pierwsze kościoły, przyszli tak zwani judaizujący, czyli ludzie, którzy twierdzili, że nie wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa Chrystusa, żeby być zbawionym, trzeba się jeszcze obrzezać i zachowywać wszystkie prawa żydowskie, nie, czyli zachowywać prawo mojżeszowe. Nie? No ale najważniejsze, żeby dać się obrzezać, nie? To ten znak, że bez tego znaku na pewno do nieba cię nie puszczą. No ja już nie będę sobie dalej dworował, bo tu różne rymy już mi od razu do głowy przychodzą, ale spróbujmy poważnie, przynajmniej na początku, długo się nie da, ale bo gdzieś na pewno musimy sobie pozwolić na jakieś rozluźnienie atmosfery, bo inaczej byście nie oglądali tego. No a tak jednak dość dużo z was ogląda, bo wiedzą, że będzie nie tylko ciekawie, ale też i śmiesznie, a niekiedy może was zdenerwuje. No zobaczymy, czy mi się tym razem uda. Czyli apostoł Paweł ogłosił im Ewangelię, oni przyjęli ją z radością, fajnie, była wspaniała wspólnota, on odszedł gdzieś dalej głosić Ewangelię, a tu za nim, bo jak tylko zobaczyli te jego sukcesy ewangelizacyjne, no to zaraz fałszywi nauczyciele zrobili sobie taki, że tak powiem, model pracy, że śledzili apostoła Pawła i tam, gdzie on, to zaraz, jak on tylko odchodził, to oni wchodzili i te fałszywe swoje nauki wprowadzali. I jedną z takich potyczek o odzyskanie tych ludzi, tych Galacjan, z kilku kościołów w Galacji, których udało się tym fałszywym nauczycielom przeciągnąć do fałszywych nauk, właśnie znajdujemy w tym liście. I on kończy się, zaraz powiem, jak się zaczyna, ale najpierw powiem, jak się kończy, nie? To będziemy mieli tak zwane spoilerowanie. Zobaczmy, jak się kończy list do Galacjan, czyli podsumowanie, główna myśl apostoła Pawła, jeśli chodzi o walkę z tymi fałszywymi nauczycielami, tu judaizującymi, którzy do wiary w Chrystusa dodawali obrzezanie i zachowywanie prawa mojżeszowego. To jest 6 rozdział od 15 wersetu. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Amen. O, widzimy, że to jest po pierwsze zasada, po drugie, że jest ważna, nie? Bo zobaczcie, że pokój i miłosierdzie tam mamy, nie? Od Boga ma być nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady się trzymają. No i jaka to jest zasada? Nowe stworzenie. To jest to, co się liczy. To jest to, co jest fundamentem. Możecie sobie gadać, co chcecie o obrzezaniach, w ten czy w tamtą. Ale tym, co się naprawdę przed Bogiem liczy, to nie jest ani nieobrzezanie, jak się niektórzy mówią, a my nieobrzezani jesteśmy lepsi od tych obrzezanych. A obrzezani mówią, a nie, bo nam kawałka brakuje, jesteśmy lepsi od tych właśnie nieobrzezańców. Nie, tak? No dobrze, dobrze mówię, nieobrzezańców, nie? Apostoł Paweł mówi, guzik, prawda, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy w tym głównym kontekście zbawienia oczywiście, bo o tym jest cały ten list. W kontekście zbawienia decyduje tylko i wyłącznie nowe narodzenie. Miałem nieprzyjemność z jednym takim jakimś mędrkiem dyskutować, bo niekiedy no, tak jestem taki trochę jeszcze no, litościwy, jak to się mówi, no, i spróbuję od czasu do czasu. Niekiedy to się opłaca i widać, że człowiek reaguje na argument, jest wdzięczny i tak dalej, ale no, niestety dość często, no nie tym razem, tak, bo widziałeś tę też polemikę, to jest jakiś tchórzliwy oszust, ponieważ szybko, jak no, już wygłupił się tak do imentu, to pokasował wszystkie swoje posty. No tam troszeczkę udokumentowałem, nie, bo znam takich oszustów internetowych, ale po kolei zadałem mu pytanie, kiedy następuje nowe narodzenie? Można podobne pytanie, no i chrześcijanin, no niech
odpowie sobie, no, kiedy następuje. No, zwykle każdy, kto już zna Ewangelię z różnych fragmentów, wychodząc czy z Ewangelii Jana, czy z drugiego listu do Koryntian, powie, no, w momencie, kiedy człowiek zwraca się z wiarą do Jezusa Chrystusa jako do swojego Zbawiciela i Pana, czyli rozumie swoją grzeszność, rozumie, ale nie tylko tak, że a, ktoś mu powiedział, no, może i jestem trochę grzeszny, nie? Tylko rozumie, to znaczy, Boże, wiem, że to, co robię, obraża Ciebie. Sprawiedliwą i jedyną karą za to jest potępienie. Wiem, że to mnie niszczy i moich bliskich. Nie chcę już dalej grzeszyć. To jest mniej więcej uznanie swojej grzeszności. Dopiero wtedy człowiek szczerze woła: Jezu, zbaw mnie, chcę być Twój, obmyj mnie swoją krwią ze wszystkich moich grzechów. W tym momencie dokonuje się nowe narodzenie, albo inaczej nowe stworzenie. Nie? No i każdy zdrowo myślący chrześcijanin powie, nowe narodzenie czy nowe stworzenie dokonuje się raz. Apostoł Paweł, przepraszam, Jezus tłumaczył Nikodemowi nowe narodzenie w kontekście narodzenia fizycznego. Nie? Ile razy człowiek się, tu do kobiet się zgłoszę, ile razy człowiek się rodzi fizycznie? No raz, nie? I dokładnie tak samo raz rodzi się na nowo. No proste jak drut, nie? Tak jak narodził się fizycznie do życia fizycznego, tak narodził się na nowo czy duchowo do życia duchowego, do życia wiecznego, nie? Ale wiecie, niektórzy ludzie to sobie jakoś tak myślą, że oni jak gdyby tylko głowę wysadzili z pewnej części ciała, czy może raczej nogę wysadzili, im tylko wystaje i oni jeszcze wytrwać muszą, żeby się narodzić na nowo, nie? No tak! Choć mówię, no ale, no dobra, no on tam mówi, że on wystawił tylko nogę i rękę, a jeszcze dupa mu ciąży, że tak powiem, z drugiej strony on jeszcze się może do końca na nowo nie narodził, nie? No, warto, to ja go do tekstu, nie? No, drugi Koryntian, zobaczcie sobie, 5 rozdział na przykład, możemy przeczytać. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Są 17 i 18 werset. No tu kluczowe jest, no już wiemy, kiedy to się stało, no to ja się teraz pytam, co się stało ze starym stworzeniem, bo część chrześcijan to nie tak myślą. No jestem już nowym stworzeniem, teraz tam no, w jakiś sposób zlekceważę Chrystusa, wyrzeknę się czy coś, no to staje się z powrotem tym starym stworzeniem, oni jeszcze liczą na to, że później im się odwróci, nie? No to teraz znowu tym nowym stworzeniem i taka wańka wstańka, nowe, stare, nowe, stare, nowe, stare, nowe, stare, nowe, stare. No idźcie se chłopy do spowiedzi, do katolicyzmu i będziecie to mieli raz w roku przed Wielką Nocą, se będziecie nowe, stare, ale nie zawracajcie i nie opowiadajcie głupot, że wy jesteście jakimikolwiek chrześcijanami, bo to jest bzdura jakaś, nie? No, to się pytam, gdzie jest teraz stare stworzenie? Na podstawie tekstu. No i teraz ciekawe, czy zajarzy? Czekam, nie? Czekam na ten błysk rozsądku. Chcę działanie szarych komórek zobaczyć. Przeminęło, bo on teraz mówi, a, nie ma. Mojego starego ja już nie ma. Przeminęło. Teraz wszystko jest nowe, nie? Ha, i zacznie skakać z radości, że wreszcie zrozumiał skutki przyjścia do Chrystusa, skutki zbawienia. Niekiedy się tak dzieje, niekiedy nie, ale wróćmy do naszego listu do Galacjan, bo pokazywałem to o nowym stworzeniu. Apostoł Paweł bardzo jasno mówi. Zobaczcie, podsumowuje cały list, kiedy walczy o zbawienie, o prawdę o zbawieniu. Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. Jeśli tej zasady trzymać się będziesz, będziesz błogosławiony. Pokój i miłosierdzie, nie? Czyli, zobaczcie, kolejne miejsce, gdzie apostoł Paweł pokazuje jako jakąś fundamentalną zasadę życia chrześcijańskiego właśnie Ewangelię, której, można powiedzieć, owocem jest nowe narodzenie. Nie? Bo prawda o nowym narodzeniu to jest prawda o Ewangelii. Nie?
trzecie miejsce, no to teraz mamy koniec Ewangelii, znaczy listu do Galacjan, a teraz przejdźmy na początek. Proszę bardzo, no tutaj to już jest ciężka artyleria. Pierwszy rozdział od 6 wersetu. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Amen. Tu jeszcze dalej, drugi raz, będzie to przekleństwo, ale tym się nie będziemy epatować. Zobaczcie, jest mowa o łasce, nie? Jest mowa o Ewangelii i jest mowa o innej Ewangelii. Jest mowa o tych chrześcijanach, którzy przyjęli Ewangelię o łasce Chrystusowej, czyli dobrą nowinę o łasce, czyli niczym niezasłużoną przychylność Boga. Nam, grzesznikom, którzy zasługiwali na wieczną śmierć, Bóg darował w Chrystusie wszystkie winy, okazując nam łaskę, czyli zmiłowanie. Nie? To jest Ewangelia, którą głosił im apostoł Paweł. Oni w tą Ewangelię uwierzyli, czyli widać teraz o zwodzeniu już wśród chrześcijan. Nie? Zobaczcie, apostoł Paweł się dziwi, że tak łatwo dałeś się uszukać fałszywym nauczycielom i sprowadzić do innej Ewangelii. Tu ci pewni ludzie was niepokoją, chcą przekręcić. Zobaczcie, że to jest działanie celowe. Bo ja rozumiem, że chrześcijanin nowonarodzony, jeszcze nieugruntowany w wierze, nieznający Pisma Świętego, boryka się z tym pytaniem i nie wie, czy jak zgrzeszy, no to tam mu wszystko się zawali i znowu będzie potępiony i tak dalej. To rozumiem. Stąd jest właśnie mleko Słowa Bożego, stąd są właśnie te początki nauki chrześcijańskiej, czyli ugruntowanie, pokazanie zakresu zbawienia, tego, co już masz w Chrystusie, że masz Ducha Świętego, masz przebaczone wszystkie grzechy, masz nową rodzinę w Chrystusie, masz miejsce w niebie, a dokładnie już jesteś posadzony na okręgach niebieskich. Sprawdź sobie początek drugiego rozdziału listu do Efezjan. Nie? I tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim mówimy. Ale co innego, kiedy ktoś przedstawia siebie już jako pastora, nauczyciela chrześcijańskiego. A, to jest inna. To jest inna liga. Tego potraktujemy inaczej. Nie? Czyli są pewni ludzie, przychodzą do chrześcijan w roli nauczycieli i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Czyli przychodzą do tych, którzy uwierzyli w Ewangelię o łasce, którą Bóg nam w Chrystusie objawił, a oni chcą ich z powrotem podbić w niewolę. To właśnie przeciwko nim walczy apostoł Paweł w liście do Galacjan i mówi, jeśli ktoś przyjdzie wam głosić Ewangelię, to mogę być nawet ja sam. Może być anioł z nieba, nie obchodzi mnie to. Wyrok jest jeden. Niech będzie przeklęty. I zaraz w następnych wersetach to powtarza. Niech będzie przeklęty. Jeszcze raz, pokazałem wam w kilku miejscach, w trzech głównych i w kilku pomocniczych. Ewangelia o łaski jest podstawą zdrowej nauki. Podstawą w liście do Tymoteusza, widzicie? Później na końcówce listu do Galacjan mówi, to jest zasada, ani obrzezanie, ani że tylko nowe stworzenie. I na początku listu do Galacjan mówi, o różnych naukach mogę dyskutować. I Paweł przecież tam poucza, wyjaśnia, spiera się, ale mówi, jeśli ktoś przyjdzie i z pozycji nauczyciela będzie głosił inną Ewangelię, ma zostać przeklęty. A dokładnie on już jest przeklęty i ma zostać tak potraktowany. Dlatego bardzo mocno wzywam wszystkich chrześcijan, szczególnie wszystkich pastorów, żeby absolutnie odcięli się od nauczycieli chrześcijańskich, którzy występują przeciwko Ewangelii z łaski. To jest wasz obowiązek. Nie wobec mnie, wobec Jezusa Chrystusa. Tak widział swój obowiązek pasterski apostoł Paweł. Tak przestrzegał, ostro. Żadnej wspólnoty, żadnej z dyskusji.
z takimi zwodzicielami. W tym momencie możemy troszeczkę pójść w dyskusję z naszymi widzami. Mamy troszeczkę waszych pytań, komentarzy pod poprzednimi odcinkami, bo i na kazaniu mówiłem o tym więcej w niedzielę i na poprzednich warsztatach. Ale najpierw chciałem was zapytać o wasze doświadczenia i boje. Oczywiście nie wszyscy muszą się wypowiadać na każde z pytań. Najpierw co, jak u was ta walka, to zrozumienie, że już nie możecie utracić zbawienia i nie jest to wasza zasługa, nie od was to zależy, ale jest to właśnie wspaniałość łaski Bożej, jak to w waszym życiu się dokonało, o tak. Kto chce zacząć? U mnie to tak to się dokonało, że przez grzechy w moim życiu znalazłem się w takim punkcie mojego życia, że nie widziałem żadnego wyjścia z tej sytuacji. Już jako chrześcijanin? Nie, to było jeszcze. A, okej. Okay. Zanim właśnie doszedłem do tego momentu, żeby całkowicie zaufać Chrystusowi i uzyskać zbawienie od wszystkich moich grzechów. I przeszłych, i teraźniejszych, i przyszłych. A to się stało wtedy, kiedy właśnie znalazłem się w takiej sytuacji życiowej, że wszystko się zawaliło i ja zdałem sobie sprawę, że to wszystko z mojej winy się, że jestem w tej sytuacji, dlatego że po prostu postąpiłem wbrew temu, co Pan Bóg naucza, bo już czytałem wtedy Pismo Święte i ono do mnie przemawiało bardzo mocno, także już wiedziałem, że tutaj nie ma dla mnie wyjścia w tym, co to znałem z teologii Kościoła katolickiego. Tu jest w ogóle jakaś pułapka bez wyjścia. A w tym czasie już oczywiście czytając Pismo Święte widziałem, że tu jest wyjście, tylko że jeszcze nie dotarłem do tego momentu, żeby całkowicie zaufać Bogu. Czytając Pismo Święte w Księdze Przypowieści w rozdziale trzecim jest właśnie taki werset, chyba są dwa wersety, które bardzo do mnie mocno przemawiały, które brzmią tak. Całym sercem zaufaj Bogu. Nie polegaj na własnym rozsądku. Na wszystkich swoich drogach pamiętaj o Nim, a On twoje ścieżki wyprostuje. Jeszcze w wersji angielskiej to jeszcze lepiej to brzmi. Trust in the Lord with all thine heart. Do not lean on your own understanding. And all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. I zdałem sobie sprawę, że o tym właśnie, tym kluczowej sprawie, zaufać Panu, uwierzyć Panu, zaufać całkowicie. To był taki punkt przełomowy. Znaczy, ten werset tak niesłychanie do mnie przemówił, w dalszym ciągu przemawia. To jest fantastyczna. Zaufać Panu Bogu. I wtedy Pan Bóg daje człowiekowi pokój wewnętrzny i radość. I okazuje się, że te wszystkie, to ta cała pułapka, która tutaj, w której się znalazłem, ona nie istnieje. Pan Bóg mnie z tej pułapki wyprowadził. To tak. Taki fragment z mojego życia i doświadczenia właśnie tego, jak ważna jest wiara i zaufanie, innymi słowy, Bogu Wszechmogącemu. To tyle ode mnie na razie. Już wiedziałeś, że jak raz cię ze wszystkiego wyprowadził, to zawsze będzie wyprowadzał. Okej, okay, czy ktoś z was
chciałby coś dodać od siebie, jak sobie poradził w swoim życiu z tym problemem? Dla mnie to nie był jakiś właśnie taki problem, jak tak myślę o tym, bo było to w miarę oczywiste, no, że jeśli jest zbawienie i trafiam do nieba, no, jeśli uwierzę w Jezusa, no to no to koniec to jest, prawda? To żadnym nie byłoby zbawieniem, gdybym tutaj za jakiś grzech czy dwa znowu gdzieś był, lądował w piekle po śmierci i tam to w ogóle mi się to nie trzymało kupy, ta właśnie ta przyłbica zbawienia, nie? No to jest coś, co chroni głowę, że się nie muszę tym martwić, stresować, teraz bać. Myśleć, czy jestem zbawiony, czy nie jestem, czy pójdę do nieba, jakbym umarł, czy nie, tylko mam właśnie w tej sprawie spokój, nie? Także to ja na przykład nie miałem jakichś takich problemów z tym, bo no, było to oczywiste, że jak nie z uczynków, no to znaczy, że jakieś porzucenie wiary, tak się mówi, nie? No bo ludzie mówią w tych takich dyskusjach, no nie z uczynków, ale jak porzucisz wiarę, no to ale w rzeczywistości porzucenie wiary to też jest uczynek, no bo co to znaczy porzucenie wiary? No to co to znaczy, że już teraz sobie powiem, że nie wierzę? No to są czyny jednak, nie? Także to jakoś to mnie przekonało tak najbardziej. Mhm. Ja też nie od razu miałem pewność tego, że niezależnie co się stanie w przyszłości, to i tak wyląduję w niebie, bo to nie jest, nie ode mnie zależy, tylko to już Jezus się tym wszystkim zajął, nie? To jest, on jest dobrym pasterzem, nie? On nie jest takim, że tak powiem, że on tylko tam wskazał drogę, mówi, a to se tam idźcie, tamtędy może dojdziecie, albo i nie, nie? Jest nazwany w Biblii sprawcą wiecznego zbawienia, nie? Naszego. Ale nie od razu miałem taką świadomość, po tym jak już miałem pewność, że Jezus mieszka w moim sercu na podstawie tego, że On obiecał tam wejść, nie? No bo najpierw, no, nie wiedziałem, no, poprosiłem Jezusa, żeby wszedł do mojego serca, no ale skąd wiem, że On tam jest, no? Ja coś tam wcale jakoś lepiej nie poczułem, nie? Nie doświadczałem żadnego jakiegoś pokoju, czy nic, no tak o, no. Znaczy, w sensie jakaś taka radość, może to i była, no, że już teraz wiem, nie? Że teraz, bardziej taka ulga, bym to powiedział, ulga. Teraz wiem, o co to chodzi, bo ja już dużo czytałem, podobnie jak Olgier, czytałem Biblię przed nawróceniem, już tam wiele na pamięć nawet fragmentów znałem i chciałem być taki jak Jezus, tylko no, widziałem, że to mi się w ogóle nie udaje i nie rozumiałem, tak jak już kiedyś mówiłem, tego, po co Jezus umarł. Nie? To, czy nie wystarczyłoby, żeby dał taki wspaniały przykład, pokonał tych wszystkich Rzymian, popędził i zrobił takie imperium chrześcijańskie gdzieś pod wodzą tam apostołów jeszcze, nie? I to mi się nie kleiło, ale właśnie na spotkaniu z tym pastorem Wilkersonem zrozumiałem właśnie sens śmierci Jezusa, a potem takie dziewczyny z Oazy mi pomogły zrozumieć, że mogę być pewien na podstawie tego, że Jezus obiecał, że wejdzie, bo one pytają mnie, ale gdzie Jezus jest teraz względem mnie? No, mówię, no jak to takie głupie pytanie mi zadajecie? No pewnie, no, wszędzie jest. Ale gdzie go zaprosiłeś, nie? Takie były upierdliwe. I ja wtedy, no tak, przecież jak ja go zaprosiłem, czyli z mojej strony te drzwi zostały otworzone, a on chciał wejść, on obiecał wejść, no to on wszedł. No, wtedy odetchnąłem z ulgą i to, no, to był ten moment, kiedy zrozumiałem, że nie na podstawie moich uczuć Jezus mieszka w moim sercu, tylko na podstawie tego, że On obiecał, nie? On chciał wejść, On obiecał, ja zrobiłem co trzeba, wszedł, nie? Koniec. Nie? On musiał wejść, bo On stał i kołatał i chciał wejść. Gdzie Go wpuściłeś? Do swojego serca. Jest w moim sercu, proste, nie? Ale jeszcze przez parę miesięcy nawet w ogóle nie zadawałem sobie takiego pytania, czy ja już mam na zawsze to zbawienie, nie? Po prostu akurat tam David Wilkerson być może o tym nie mówił, albo nie mówił jasno, albo ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi zaoferowany tam czymś innym. I dopiero usłyszałem to parę miesięcy później u jednego z takich moich przyjaciół chrześcijańskich i on tak mówi, to
Co za bzdury, przecież to niemożliwe. Od razu tam taki werset wybrałem sobie z Ewangelii Jana, 15 rozdział, o tym, że tam kto trwa we mnie, to dobrze, kto nie trwa, to źle. I mówię, że co ty tam gadasz, że nie można utracić? Przecież jak przestaniesz trwać w Jezusie, no to mówię, ale weź ten fragment, otwórzmy ten fragment, tam spokojnie, nie? No czytaj, no, ale gdzie jest tu mowa o zbawieniu? Tam jest mowa o wydawaniu owocu, nie? A nie o zbawieniu, nie? Jeśli nie będziesz trwał w Jezusie, nie wydasz owocu. No tak, no to przecież nikt nie mówi, że wydasz, nie? Ale nie mówi, że stracisz zbawienie, nie? Tam jest mowa o spaleniu, też, a spalenie w Biblii nie zawsze oznacza piekło, nie? Niekiedy oznacza oczyszczenie, niekiedy symbolizuje Boga i tak dalej, i tak dalej. Także absolutnie nie można tego fragmentu. Mi się wtedy przestawiło, nie? Zobaczyłem, jak łatwo jest narzucać jak gdyby swoją taką, można powiedzieć, ideologię na Biblię. I to właśnie widzę, kiedy z wieloma z was dyskutuję, no widzę, jak wy swoje przekonania, absolutnie nielogiczne, tak jak ja kiedyś, narzucacie na tekst biblijny. No wtedy ja cierpliwie, a gdzie tu jest o zbawieniu, a gdzie tu jest, że możesz stracić zbawienie i tak dalej. No i ludziom się niekiedy otwierają oczy. To jest naprawdę bardzo przyjemna służba, prowadzenie młodych chrześcijan w uzyskiwaniu pewności zbawienia. Bardzo taka, no, jak to się, dająca od razu satysfakcję, nie? Że widzisz praktycznie, jak Słowo Boże przemienia tego człowieka. No ja was nie widzę, ale no, mam nadzieję, zresztą piszecie do nas, że rzeczywiście od czasu do czasu różne tam rzeczy wam pomagają, to jest dla nas wielka radość. Także ja parę miesięcy po nawróceniu tak zobaczyłem, jak ja wkładam w teksty biblijne to, czego ich tam nie ma, nie? To się nazywa chciejstwo, takie uprawiam. Nie, mi się tak wydaje, że przecież no, to niesprawiedliwe, czy że to jak to by ludzie zaczęli grzeszyć, lataliby z siekierami. To tak jak Kaczyński mówi, dajcie ludziom broń, to się pozabijają, Polski nie będzie. W Ameryce mają tej śpią na pistoletach, karabinach, wszędzie, pod łóżkiem, pod fotelem, pastorzy mi pokazywali, o, mówi taki, ma fotel, chodź coś ci pokażę, co ja tu mam. I wyciąga taką, taka giwera, wiesz, i jeszcze worek amunicji, a to tak jakby tam coś, nie. Także jakoś nie wybili się jeszcze, nie? Ty z Teksasu jesteś. Żyją tam jeszcze te Amerykańce? Żyją i całkiem nieźle. A no właśnie, nie? No zobaczcie, a Kaczyński mówi, że jakby Polakom dać broń, to by się wszystkie wystrzelały od razu. Tak, to jest oficjalna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że dlaczego Polakom nie można dać broni. Mamy pewne takie wyobrażenie i nam się tak wydaje, że jak ludzie już wiedzieli, że nie grozi im piekło z powodu grzechów, to by zaczęli grzeszyć, no już tak, wiecie, ludzie grzeszą tak, że już nam uszy więdną, nie? Że już upadek tego świata jest wielki, nie? A ci ludzie mówią, że jakby się jeszcze dowiedzieli, że Ewangelia to już naprawdę jest z łaski, to jeszcze bardziej będą grzeszyć. No nie, właśnie tam, gdzie jest Ewangelia z łaski głoszona, tam właśnie przestają grzeszyć, a tam, gdzie jest głoszona przeróżna katolicka Ewangelia o wytrwaniach, o tych niepewnościach, o różnych tam pokutach, no to właśnie tam grzeszą, tam jest upadek cywilizacji i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no to... To tyle. Może jeszcze panie chciałyby coś dodać, jeśli chodzi o swoje przemyślenia w tej sprawie, to proszę bardzo. No ja podobnie jak Tymek miałam, że... miałam podobnie jak Tymek, że już wcześniej mówiliście nam, no znaliśmy Biblię, chociaż jeszcze nie byliśmy nawróceni, no to znaliśmy Ewangelię dobrze i wiedzieliśmy, na jakiej podstawie tą Ewangelię nam głosicie. Ale co innego znać Ewangelię i wiedzieć, że zbawienie jest za darmo i jest nieutracalne, a co innego przyjąć do swojego serca Jezusa i Mu zaufać, tak jak Olgiet mówiłeś, że zaufać, że Jezus Cię zbawi, jak ty o to poprosisz, no to jest trudna sprawa, no bo no ktoś tam mówi, że to jest bardzo proste, ale to jest tak jak no, skok w nieznane. Także dopiero w momencie, kiedy ten akcent się przeniesie właśnie z siebie, ze swoich tam starań, nie wiem, bo to zawsze człowiek myśli, że to musi się tak
postarać, czy jakoś odpowiednio wszystko zrobić, a jak sobie uzmysłowi to, co tata mówił przed chwilą, że to właśnie Jezus chce cię o wiele bardziej zbawić, niż ty chcesz być zbawiony, on tylko czeka, on przez całe życie puka do twoich drzwi, no to w tym momencie rzeczywiście ta ufność w tobie jest i jeżeli podejdziesz do Słowa Boga, że jeżeli tak jest napisane, to znaczy, że to jest prawda, no to po prostu nie ma co, że tak powiem, filozofować, tylko poprosić o to zbawienie i w tym momencie jesteś pewny, bo nie na swoim staraniu opierasz tę pewność, ale na obietnicy Jezusa. No i ze mną było tak. I nie miałam wątpliwości. No bo tobie już w ramach głoszenia Ewangelii było powiedziane o tym, że zbawienie jest nieutracalne, że jak raz zawołasz szczerze do Jezusa Chrystusa, to zostaniesz wyrwana, tak jak mówi list do Kolosan, wyrwana z ciemności i przeniesiona do Królestwa Jezusa Chrystusa. Możecie sobie to sprawdzić. Pierwszy rozdział listu do Kolosan, nie będziemy teraz tego cytować, bo fragmentów, które utwierdzają w tym, że człowiek zbawiony już nie może pójść do piekła w żaden sposób. Jezus Chrystus mówi, że kto w Niego uwierzy, już nie pójdzie na sąd. Nie? Na sąd właśnie, gdzie się rozstrzyga niebo i piekło. No to jak nie pójdziesz na sąd, no to jak mają cię osądzić na piekło? No nie ma. Nie ma i już. Teraz, chyba, że jeszcze któraś z was chce coś dodać, bo mam tu już parę pytań od was. Mariusz. Mariusz pyta tak. Mam pytanie w sprawie dobrych uczynków. Dzięki dobrym uczynkom nie idzie się do nieba. Nie mogę zrozumieć Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 25, dzień sądu. Tam są uczynki, dać jeść, dać pić i tak dalej. Jak to zrozumieć? Ja oczywiście nie chcę wam, że tak powiem, odbierać przyjemności samodzielnego odkrywania Słowa Bożego, dlatego tylko was, że tak powiem, trochę naprowadzę, no bo rozumiem, jak Mariusz pyta, no to nie umie sobie poradzić. Niekiedy, szczególnie po katolicyzmie, jak się przychodzi do Biblii, no to ma się założenie, że jest tylko jeden sąd. Nie? Że jest ten sąd ostateczny, gdzie tam przyjdzie się każdy ze swoimi uczynkami, dobrymi i złymi, no i będzie ta waga, no i tam załadują na tą wagę, no i gdzie kogo tam przeważy, to do tego tam tu albo śmu, no takie pogańskie wizje. Rzeczywistość jest trochę bogatsza i inna. Ten sąd ostateczny, rzeczywiście ten zwany ostatecznym, gdzie ludzie zostaną skazani na potępienie, jest przedstawiony w księdze Apokalipsy, o ile dobrze pamiętam, 20 rozdział, możesz, Tymek, sprawdzić. Nie będziemy tego czytać, ale i tam jest sprawa postawiona jasno. 20? Tak, tak. No. Są uczynki, księgi czynów, wszystko jest spisane, tak, rzeczywiście, Bóg wszystko wie. I jeśli jest druga księga życia. I teraz, jeśli ktoś nie był zapisany w księdze życia, tylko zostanie na podstawie swoich uczynków, religijnych, takich, śmakich, nie wiem, od razu ląduje w piekle. Do widzenia. Nie ma twojego imienia w księdze życia, nie ma cię w niebie. Do widzenia. Nie? Także to jest ten sąd ostateczny, a oprócz tego są jeszcze inne sądy. Na przykład jest sąd dla wierzących. To apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale opisuje ten sąd. To jest sąd z uczynków, które dokonasz po zbawieniu. Czyli najpierw jest ten czas, kiedy nie znasz Chrystusa, to w ogóle na tym sądzie nie będzie się o tym mówić, o tych grzechach sprzed poznania Chrystusa. Potem następuje to nowe narodzenie, od czegośmy zaczęli dzisiaj. I apostoł Paweł mówi, jeśli jesteś nowonarodzony, to już w tobie jest założony fundament, początek 3 rozdziału 1 do Koryntian, i teraz na tym zaczynamy budować. Jeden z posłuszeństwa Bogu, a jeden z byle jak, nie? Mówi, albo ze złota, srebra i z drogich kamieni, albo ze słomy, dykty i tam, nie wiem, papieru, nie? No ale wiedz, że przejdziesz przez ogień trawiący. Bóg jest ogniem trawiący, przejdziesz. I teraz, jeśli ktoś zbudował sobie wychodek drewniany z dykty, no to wychodek
nie ma. Ale zbawiony będzie, bo fundamentem jest Chrystus i tu nic się nie może wydarzyć. Z kolei, jeśli to, co zrobiłeś po nawróceniu, przejdzie próbę ognia, czyli jest zgodne z wolą Boga, a to jeszcze dostaniesz, oprócz zbawienia, czyli oprócz miejsca w niebie, jeszcze dostaniesz nagrodę, nie? No, to kolejny sąd, a ten fragment, który powołałeś, 25 rozdział Mateusza, opisuje jeszcze inny sąd. No, tu już bym cię zostawił, szukaj sobie opisów tego sądu, cech tego sądu, kogo dotyczy, kogo będą sądzić, jakie kryteria sądu, no i będziesz miał radość odkrywania Słowa Bożego. Następne pytanie. Szmonces. O, jaki sobie pseudo wybrał. Panie Pawle, zrozumiałem, że Pan twierdzi, że nie można utracić zbawienia z łaski. No jeśli się je ma, bo to jest ważne. Nie każdy, kto myśli, że ma zbawienie z łaski, je ma. To jest, ale to no, na razie dotyczy pytanie tego, tych, którzy już mają. A co jeżeli odrzucę ten prezent? To chyba jednak nie zostanę zbawiony, czyli utracę zbawienie z łaski. A co z listem świętego Jakuba, gdzie stoi, że wiara bez uczynków jest martwa? Proszę o warsztaty na ten temat, bo jakoś nigdy nie słyszałem, żeby pan cokolwiek mówił o liście świętego Jakuba. Panie Szmonces, proszę się trochę więcej postarać, bo mówiłem, i to często są kilkukrotnie warsztaty dotyczące tych spraw, szczególnie o numeracji mniejszej, nie? Ale w swej tu dobrym nastroju, no to jeszcze parę rzeczy panu tu powtórzę. Znaczy panu, tak sobie, może ty, nie wiem, ile masz tam lat. Staram się ludziom wytłumaczyć pewną nielogiczność mówienia, że jestem uratowany i że stracę zbawienie. Nie? Czy, bo tu jest coś takiego, że można utracić zbawienie, czyli odrzucę prezent, że jestem zbawiony, a potem nie będę zbawiony. Jeśli jakiś człowiek twierdziłby, że jest zbawiony, a potem wylądowałby w piekle, to co można powiedzieć o tym twierdzeniu wcześniej, kiedy on twierdził, że jest zbawiony? Jest nieprawdziwe. Bo żeby zgrać te dwie sytuacje, że on ląduje w piekle, nie? A tu jest teraz i mówi o swoim zbawieniu, to może powiedzieć, będę zbawiony. Co najwyżej może mieć nadzieję, przekonanie, pewność, że będę zbawiony. I wtedy, jeśli ma przekonanie, że będzie zbawiony, ale później coś się wydarzy i tak dalej, no to może wylądować w piekle i logikę mamy zachowaną. Ale jeśli on mówi, że on już jest uratowany, czyli jestem zbawiony, tak zresztą mówi list do Efezjan 2:8-9, łaską bowiem jesteście zbawieni. Nie? To już się dokonało. To już było. To już jest w przeszłości. Może 5 sekund, jak się niedawno, teraz może podczas tego programu ktoś z was zawołał do Jezusa, no to powiedzmy, że 5 minut temu zostałeś zbawiony. Ktoś może ile? 50 lat temu? Trochę mniej? Mniej więcej. No, ktoś inny 50 lat temu. 85 powiedzmy, no to. No to jeszcze trochę brakuje, ale już jest tam, 40, że tak powiem, po 40, nie? Jeśli chodzi o duchowe Nowe Narodzenie. Nieważne, nie? To już się stało, to jest przeszłość. Czyli jeśli możesz dzisiaj powiedzieć, jestem zbawiony, to już nigdy nie możesz wylądować w piekle. Bo inaczej byłaby to logiczna niespójność, niezgodność. Nie da się pogodzić tych dwóch stwierdzeń. Bardzo podobnie tłumaczymy na przykład 5 rozdział 1 listu Jana. Nie? Tam apostoł Jan z kolei wypowiada się do chrześcijan, którzy właśnie nie wiedzą, czy mają życie wieczne. Życie wieczne i zbawienie to są prawie, że bliskoznaczne określenia. W tym naszym zakresie możemy je wymiennie stosować. I tam apostoł już z kolei Jan, żeby nie było, że tylko apostoł Paweł mówi, to napisałem wam,
którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. A wcześniej mówi, kto ma Syna, ma życie wieczne, kto nie ma Syna, nie ma też i życia. No i wyobraźcie sobie, że Janek ma życie wieczne. Od kiedy? No tam powiedzmy od 5 listopada 2017, nie? Czy 18 wśród naszych widzów, no to mniej więcej takie daty. No i on ma życie wieczne. Co znaczy, że Janek ma życie wieczne? Życie wieczne to jeszcze, niech, to znaczy życie bez końca. Janek ma życie bez końca, nie? Po czym Janek kończy życie w piekle. Powiedzmy w 2021. Da się to pogodzić? Panie inżynierze, panie doktorze? Gdyby nie było wieczne, tylko do jakiegoś zgłoszenia. Tak. Dodatkowy warunek on, by dochodził. On nie może mieć życia bez końca. Jeśli by nastąpił koniec. Nie? No ale to wiecie, to trzeba troszeczkę użyć rozumu, wysilić się jakoś, a nie pleść te bzdury. No a teraz, jeśli chodzi o Jakuba, no to jest bardzo proste. Wystarczy tylko zdefiniować. Zanim zaczniesz wyciągać wnioski, czyli zakładać swoje jakieś wyobrażenia, spróbuj zobaczyć, co autor tego listu rozumiał pod danym pojęciem. Czyli ty mówisz wiara, nie? To myślisz zapewne, że on ktoś zawołał do Jezusa, Jezu, zbaw mnie. Ale Jakub całkiem co innego w tym swoim liście analizuje. Ty mówisz, że wierzysz. A dobrze czynisz. Demony też wierzą. I drżą. No, już cię naprowadziłem, tu szmonces, dalej powinieneś sobie sam poradzić. Jeśli sobie nie poradzisz, poszukaj, są warsztaty na ten temat. No, tu jeszcze taki robo coś próbuje rzeźbić, a ja zadam publicznie takie teoretyczne pytanie. Dobrze, żeś się schronił pod tym słowem teoretyczne, bo i tak dalej, to sobie zatrzymam się. Uwierzyłem w Jezusa, w Jego ostateczną ofiarę za moje przeszłe i przyszłe grzechy. Otrzymałem zbawienie z łaski. A następnie szatan opętał mnie. Zamieniłem Pismo Święte na Koran. Nie możesz se zmienić na ten. O, tu już wiesz co. To samo na katechizm Kościoła Rzymskokatolickiego. Zobacz, jaki piękny pocałunek dwóch liderów. Proszę bardzo, to już jest braterstwo, także nie musisz aż się na Koran powoływać. Wstąpiłem do ISIS, gdzie mordowałem chrześcijan z czystej przyjemności. Czy nadal będę zbawiony przez Jezusa? No, raz już pisałeś, że otrzymałeś zbawienie, a teraz czy będziesz zbawienie? Prosiłbym o zachowanie konsekwencji. Po kolei. Szatan mnie opętał. Nie? To jest coś niemożliwego dla chrześcijanina, ponieważ w jego sercu mieszka Jezus. Powinieneś znać taki fragment z Biblii, gdzie mowa jest o tym, że Jezus mówi, żeby zabrać tam przedmioty z domu, no to najpierw trzeba związać mocarza. Nie? Związać mocarza, wtedy można go ograbić. No, tu twierdzisz, że diabeł może związać Jezusa w twoim życiu. No to już głupotę palnąłeś, że tak powiem, na samym wstępie. Dobrze, że teoretycznego swojego głupiego pytania. No ale jedźmy dalej. Zamieniłem Pismo Święte na Koran, wstąpiłem do ISIS i tak dalej, i tak dalej. No, zapewne chciałbyś, żebym ci pokazał jakiś fragment biblijny, który opisuje twoją przygodę z ISIS. No, oczywiście Biblia tego nie opisuje, ale podam ci inne przygody, które być może uspokoją twoje znękane sumienie. Oto... Zobaczmy list do Koryntian. Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział. Nie ma tam o mordowaniu, co prawda, ale jakbyś sobie zobaczył u Jakuba, dla Boga nie ma problemu, które przykazanie łamiesz. Czy łamiesz jedno, czy dwa, czy pięć.
i tak zasługujesz na potępienie. Dla Boga nie ma różnicy, które też przykazanie, specjalnie nie ma różnicy, które przykazanie łamiesz, czy tam cudzołożysz, czy zabijasz. Jeśli mówisz, że nie zabijasz, a cudzołożysz, no to jesteś potępiony. Jeśli mówisz, że nie cudzołożysz, ale zabijasz, też jesteś potępiony i tak dalej. No sprawdź sobie to u Jakuba. A teraz przenieśmy się w kolorowy świat Koryntu. To jest najbardziej charyzmatyczny, zielonoświątkowy kościół w całej Biblii. Tam darów duchowych to mają więcej niż Jezus Chrystus, Najświętsza Panienka i Józef Stary. Ale pomimo tego wesoło jest, że tak powiem, to znaczy smutno, tak, że apostoł Paweł mówi, słyszy się powszechnie, od początku 5 rozdziału czytam, słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie, czyli jakby powiedziała pani Chmielowska, no to se zobaczcie, wczoraj o 13, bo bardzo ładnie to powiedziała. No, Olgierdowi też się spodobało. Rzeczywiście, wreszcie ta kobieta powiedziała, co należy myśleć o tych, którzy chcą jednocześnie i z Amerykanami, i z komunistami chińskimi. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego, słuchaj, robo, niech ci się tam zajarzy coś w twojej teoretycznej, że tak powiem, łamigłówce. Słuchaj, takiego K to nawet u Boga nie ma. To musiała być niezła jazda, zgodzisz się chyba. Robo, jak tam? Żyjesz jeszcze? Słyszysz nas? Widzisz, co tu ja widzę? W kościele, w Koryncie, była większa prostytucja niż w świecie obok. No takie są fakty. To ja tu nie wiem, no kogo, czarno na białym jest, nie? Tam wymienia te różne na K, co się tam działo. Nie będę was tym epatował, nie ma to najmniejszego sensu. W każdym bądź razie Paweł mówi, co zrobić z delikwentami, którzy takie K uprawiają. Prostytucja większa niż w świecie. Ten kościół, no my jesteśmy tolerancyjni, no tu brat nie chce grzeszy, co my będziemy komuś tam zaglądać pod pierzynę i tak dalej. Apostoł Paweł ma inną teologię. Mówi tak. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. Robo powie, no i widzisz, co ty chojecki mówisz o jakimś zbawieniu tak strasznych grzeszników. No ale tu nie ma kropki. Robo, czytaj do końca i myśl. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Tyle. W temacie skumbria w tomacie. Także może mamy jeszcze jakieś pytania? Czekaj. Mieliśmy jeszcze, bo ja jeszcze mam dla was parę. Masz jeszcze takie pytania o osoby na przykład niepełnosprawne, czy tak. Które nie umieją czytać, albo te, co się urodziły przed narodzinami Chrystusa. To, że ktoś nie umie czytać, to jest żadna przeszkoda. W czasach Jezusa to naprawdę umiejętność czytania była bardzo, bardzo rzadka. Wtedy po prostu oni słuchają. Zresztą też jest mowa o tym, że dzieci mogą uwierzyć w Chrystusa, które niekoniecznie muszą jeszcze umieć czytać, ale już zaczynają sobie w tych główkach kombinować, co to jest grzech, rozumieją, co Jezus dla nich zrobił, także nawet kilkuletnie dzieci już mogą mieć takie wstępne, wystarczające zrozumienie duchowego i moralnego świata, żeby zawołać do Jezusa, zbaw mnie. Co do osób niepełnosprawnych, no tu to jest, chodzi o niepełnosprawnych umysłowo, nie? To jest pewna spekulacja, nie? Ja zawsze mówię, my mamy zrobić, co do nas należy, czyli głosić Ewangelię, a Bogu zostawić resztę. Nie możemy decydować czy określać, co się dzieje w umyśle tej osoby. To nawet psychologia, czy jakaś tam nauka o mózgu i tak dalej, do końca wszystkiego nie zgłębiła. Na przykład stany śpiączki, nie? Tu wszyscy praktycznie, którzy zajmują się ludźmi w takich stanach, to mówią, głaskajcie tych ludzi, mówcie do nich i tak dalej, że oni przyjmują te bodźce, chociaż medycyna, ta taka konwencjonalna do tej pory mówi, nie, niemożliwe, bo tam już nie ma tam warzywo, nie tego, mówi, mów,
tego, coś może dotrze. I później ci się ludzie budzą, niekiedy są takie historie, i nie Lałka miała rację, tylko ci, którzy do nich przemawiali, głaskali i tak dalej. Dlatego zostawmy to Bogu, my róbmy swoje, nie? Czy jeszcze, co z umarłymi przed narodzinami Chrystusa? No to tu jest, oczywiście też nie mamy tu jakoś w takiej wyczerpującej informacji, jak, co i tak dalej, ale polecam lekturę pierwszego listu Piotra, trzeci rozdział, wersety od 19 i 20 i czwarty rozdział też pierwszego listu Piotra, werset 6 i okolice. Także tam jest na to odpowiedź, jeśli cię nie usatysfakcjonuje, pytaj dalej, jakieś bardziej szczegółowe zadaj pytania. Jedynie tylko powiem, że dzisiaj już jest ta zasada przedstawiona w liście do Hebrajczyków 9:27, że postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Czyli jeśli ktoś nie wezwie Jezusa Chrystusa w czasie swojego doczesnego życia, nie ma szansy na zbawienie. Tamto, co było przed przyjściem Chrystusa, to nie jest to samo teraz, kiedy już Duch Święty przyszedł i na całym świecie przekonuje ludzi o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o wasze pytania. Ja chciałem jeszcze wrócić do tej, do znaczenia tej, tego fundamentu, jakim jest rozpoznanie nauczyciela, czy rozpoznanie nauki po zgodności z Ewangelią, którą głosił apostoł Paweł. Zrobię wam taki test. Prosimy, pierwszy slajd z testem. Zagadka, kto jest autorem? Proszę, przeczytaj, Tymek, ten slajd. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. No i tam dalej jeszcze, bo to jest fragment tweeta. Dedykuję to zdanie wszystkim, którzy w tych dniach mają ochotę przestać wierzyć, starać się cierpliwie ufać, nie załamywać się. Mm-hmm. Jak myślicie, kto jest autorem tego tekstu? Który pastor, który chrześcijanin? No długo was nie będę trzymał. Tak. X. Proszę już objawić całość. Ksiądz Wachowiak, taki jeden z bardziej dyżurnych, tak zwanych świętojańskich księży, którzy są lansowani przez takie prawicowe media. Zobaczcie, przecież ten fragment to jest sztandarowy fragment, którego używają, no powiedzmy, chrześcijanie w protestanckich zborach. Jeśli tylko będzie dyskusja o nieutracalności zbawienia, powiecie, ci z was, którzy są przeciwko Ewangelii z łaski, powiecie dokładnie to samo, co ksiądz Wachowiak. Pamiętacie, jak tydzień temu mówiłem, że w rzeczywistości, pokazując przez godzinę, starałem się tłumaczyć, że to jest właśnie katolicka Ewangelia, która została zatwierdzona, można powiedzieć, w sposób rzekomo nieomylny na Soborze Trydenckim w połowie XVI wieku, jako odpowiedź na reformację Marcina Lutra i innych reformatorów, nie? No zobaczcie, że do dzisiaj to jest. To jest katolicka Ewangelia, Ewangelia o wytrwaniu. To jest katolicka Ewangelia. Kiedy o tym mówisz, pamiętaj, że mówisz to, co księża katoliccy właśnie mówią katolikom odnośnie tematu zbawienia. I teraz pytanie. Ja rozumiem, że może jakiś tam nieugruntowany chrześcijanin głosić takie dyrdymały, bo on ma po pierwsze umysł po katolicyzmie, on ma jeszcze małą wiedzę biblijną, no to mówi mniej więcej łącząc to, co pamięta z katolicyzmu, łącząc to, co mu się tak na zdrowy rozum wydaje, no i taką jakąś mikroznajomość Pisma Świętego gdzieś sobie tego. Ale jeśli pastorzy głoszą tę samą Ewangelię o wytrwaniu, którą głosi ksiądz Daniel Wachowiak i oczywiście wszyscy inni księża, którzy są w jedności z Kościołem Rzymskim, to powstaje pytanie, czy ta zbieżność jest przypadkowa, czy celowa? Sobie na nie sami odpowiedzcie. Ja tylko miałem do czynienia i to widziałem na własne oczy. Mam tutaj zrzuty z ekranu. Oto pewien biblijny chrześcijanin. Proszę, biblijny chrześcijanin. Zobaczcie, jak się lansuje, czyli jak się pokazuje ludziom na Twitterze.
Biblijny chrześcijanin, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży, to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I jeszcze do tego tam nas obserwuje, nas polubia i tak dalej, nie? Czyli podszywa się, czy stara się pokazać, że jest jednym z nas, nie? I kiedy ksiądz Wachowiak objawił swoją Ewangelię o wytrwaniu, no Tymoteusz, że tak powiem, delikatnie księdza Wachowiaka skontrował. I ksiądz Wachowiak umówił się już z księdzem Chyłą, to mogę wam pokazać, żeby w ogóle nie podejmować żadnej dyskusji ze mną. Nie? O, proszę, tu jest dowód. No najpierw ksiądz Wachowiak, ja tylko zrobiłem mu mały challenge. Ile jeszcze? Pamiętacie ten challenge? Bo on powiedział, że to są nieliczne chyba, tak? Tak. Nieliczne. Ja mówię, ile ma być jeszcze tych pedofilskich zwierząt u was, w waszej stajence, drodzy księża, drodzy księże Wachowiaku, żebyś uznał, że to jednak nie są nieliczne przypadki. Bo już nawet katolickie źródła mówią o przynajmniej 6%, a niektóre o 10% księży pedofili. Nie? To jest nieliczne? 10% zwierząt praktycznie? Zbirów jakichś? To jeszcze jest nieliczne? No to zobaczcie odpowiedź księdza Wachowiaka. Ależ prymitywne wywody! Nie widziałem, gdyż nie śledzę tego człowieka. Poziom inwektyw rzucanych na mnie to rodzaj opętania. Biedny człowiek zwodzący innych. No i oczywiście ksiądz Chyła ruszył mu tu z, że tak powiem, odsieczą, żeby czasem ksiądz ten Wachowiak, no, nie nabijał mi popularności i komentarzy. Mówi, nie ma sensu tego człowieka komentować. A ksiądz Chyła to się, wiecie, zasłużył pokrewieństwem z małpą. I właśnie wysyłaliśmy mu banany, żeby rodzinie rozesłał i żeby było wesoło w zoo. No bo on powiedział, jak my tu akcję nie pochodzę od małpy i pochodzi. Pokazaliśmy, jak towarzysz ten, jak on się tam nazywa, Ziemkiewicz, wyśmiewa chrześcijan, którzy wierzą w opis stworzenia z tej księgi, no to ksiądz Chyła powiedział, tak mniej więcej, też tak świętojańsko, jak ksiądz Wachowiak, i powiedział, zostawmy nauce sprawy naukowej pochodzenia, my tak tylko się modlimy i tak dalej. No to my mu małpę, znaczy banany, niech tam źre razem ze swoimi kuzynami. Także on się tym wsławił, że zdradza Słowo Boże na rzecz oddania prawdy o stworzeniu jakiejś komunistycznej nauce. Kiedy Słowo Boże zaczyna się od stworzenia, od opisu, w jaki sposób powstaliśmy. No, to już tam na inny temat, na inne warsztaty. Czyli koledzy księża umówili się, żeby nie komentować Chojeckiego. Dobra, wasza sprawa, pies was obtrącał, ale pojawia się tu ten towarzysz biblijny chrześcijanin. I zaczyna pod tym tu księdzem, że tak powiem, Wachowiakiem, dotymka i katolicką, znaczy niby to jest ta biblijna nauka, nie? On tam, że tak powiem, na różne sposoby próbuje pokazać, że ta nauka o zbawieniu księdza Wachowiaka jest jak najbardziej prawdziwa. No ja mu tam tłumaczę. Oczywiście w końcu, o tu na przykład jedna z tych jego wypocin, tam tego było więcej, nie będę wam zawracał głowy, ale przeczytam, żebyście zobaczyli no, troszkę rodzaj rozumowania tego niby naszego brata w Chrystusie, tak on się zapowiadał. Skoro zbawiony nie musi wierzyć, bo to uczynkowość, to po co Jezus mówił, trwajcie we mnie, jak ja w was? Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy. Jak inaczej nazwać trwanie, jak nie wiarą? Oczywiście, że trwanie to między innymi wiara, tylko że co ja zadałem pytanie, po co ma być to trwanie? Ten tekst przecież odpowiada, nie? Żeby wydać owoc i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje mu, on absolutnie nie rozumie Ewangelii. Mówi jak katolik, nastajaszczy, wiecie, który nie słyszał. I to tam w wielu podobnych tweetach. Ja spokojnie mu tam tłumaczę, czy nowe narodzenie jest aktem jednorazowym. Bo on mówi, ja oddałem życie Jezusowi. A ja mówię, a jeśli oddałeś życie Chrystusowi, to czyje ono teraz jest?
No i wiecie, zawsze nie ma odpowiedzi, no powiedzisz, nie, no tak, no głupio plotę, no to już jest Jezus dalej sapie. Chrystusa i cały czas i tak dalej. No kiedy już, no mówię, no nie pleć takich głupot, przedstawiasz się jako biblijny chrześcijanin, a pleciesz głupoty przynosząc tym Chrystusowi. No to zaczął mnie obrażać, a potem szybciutko skasował wszystkie posty i zlikwidował konto. Jakiś kozak? Cieniuśko! Po co o tym mówię? Nie myślcie, że każdy, kto pisze, że jest biblijnym chrześcijaninem, to jest wasz brat w Chrystusie. To może być ksiądz Chyła lub jakiś jego kuzyn. Wiecie skąd? Może to być ksiądz Wachowski, który ma... Wachowiak, który ma inne konto. Może to być jakaś jezuicka gnida. Oczywiście może to być jakiś no, pomylony brat w Chrystusie, wiecie, który jakiemuś temu pastorowi, który głosi fałszywą Ewangelię, uwierzył i tego. Ale pamiętajcie, pomyślcie sobie, gdybyście byli diabłem i chcieli zniszczyć działanie Kościoła chrześcijańskiego, to co byście zrobili? A teraz otwórzmy list do Galacjan. Zobaczcie. Galacjan 5:7-10. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie. A ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. Tak, tu po raz kolejny zaczęliśmy od tego, że fundamentem każdej zdrowej nauki jest zgodność z Ewangelią, którą głosił apostoł Paweł. Ewangelią o łasce Boga okazanej nam grzesznikom. Jeśli ktoś temu przeczy, zobaczcie, nie od Boga to pochodzi. No jak nie od Boga, to od kogo? To jest pierwsza obserwacja. Apostoł Paweł mówi, przychodzenie do chrześcijan i odciąganie ich od Ewangelii łaski nie pochodzi od Boga. To musicie wiedzieć. Czyli jeśli w jakikolwiek sposób do tego rękę przykładacie, nie pełnicie woli Boga. I dalej jeszcze. Kimkolwiek by on był, 10. werset. Powinien zostać ukarany. Poniesie karę. Nie może dostać nagrody w postaci waszej tolerancji, wspólnoty, głaskania go. On działa przeciwko Bogu. Zobaczcie dalej w 11 i 12 wersecie, jakie metody stosują ci ludzie. Pokazałem człowieka, który się podszywał pod naszego brata, a w rzeczywistości głosił katolicką Ewangelię na katolickim, można powiedzieć, portalu. A potem się schował i uciekł. Nie? No tak ma. To nie pierwszyzna. Czytajmy. 11 rozdział, 11 werset. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jestem jeszcze prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Bodajby siebie uczynili rzeżańcami ci, którzy was podburzają. Tak, tutaj bodajby sobie jeszcze całego obcięli. Bardzo miły fragmencik, ale 11 werset pokazuje, jakie metody. Zobaczcie, oni się podszywają pod apostoła Pawła. Oni mówią na jego temat fałszywe rzeczy. Oni przychodzą do... Apostoł Paweł nie ma fejsika. Rozumiecie, nie? Czyli nie może szybko zareagować. Czyli on wyjechał, jest 300 kilometrów dalej. Nie? Może za jakiś czas napisze list, może nie, zanim się dowie, bo żeby napisał list, to musi się dowiedzieć o problemie i tak dalej. Może to potrwać przynajmniej parę tygodni. W międzyczasie oni przychodzą i mówią, a to wy nie wiecie. Przecież apostoł Paweł zmienił zdanie. I on teraz głosi, że trzeba się obrzezać. Zobaczcie, jak za pomocą nawet kłamstwa chcieli tych ludzi odciągnąć od Jezusa Chrystusa
i prawdziwej Ewangelii. To są ich metody. A to jest twoja głupota, jeśli się temu dałeś. Bo apostoł Paweł mówi, dziwię się, że tak prędko dałeś się. A w trzecim rozdziale mówi, no, o głupki skończone! Tak, to tak by trzeba powiedzieć. O nierozumni, czyli głupi Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego za was i za wasze grzechy. Wstaw tu teraz swoje imię, jeśli dałeś się odciągnąć od Ewangelii łaski i nawróć się. Do zobaczenia.